Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Obaj z ojcem wiedzieliśmy, że Amber Gold, mówiąc kolokwialnie, to lipa. Tak zeznał przed komisją śledczą syn byłego premiera Donalda Tuska, Michał Tusk. Świadek przyznał, że podejmując współpracę z OLT Express podjął pewne ryzyko. Synowi przewodniczącego Rady Europejskiej podczas przesłuchania towarzyszył adwokat Roman Giertych. Przesłuchanie tego świadka spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów. Posłów interesowało m.in. to, dlaczego syn premiera zatrudnia się w OLT należącej do właściciela Amber Gold, Marcina P., który ma kryminalną przeszłość. Ja byłem świadomy atmosfery podejrzliwości, jak to określiłem, wokół Amber Gold, czyli tych różnych podejrzeń dotyczących natury działania tego biznesu, więc jakby podejrzewam, że dokładnie tych samych argumentów użył mój ojciec. Tak? Znaczy, razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa. W związku z tym, tutaj mówi pan, że ta rozmowa miała miejsce w czerwcu, jeszcze przed tym, jak afera wybuchła. Mówi pan, że wiedzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. To był skrót myślowy, tak jak już odpowiedziałem tu wcześniej panu posłowi, że wiedziałem o tych zastrzeżeniach, tak? Natomiast dowodów żadnych nie było. Mimo wątpliwości w 2011 roku Michał Tusk podjął się realizowania zadań zleconych przez linie lotnicze OLT Express. Wątpliwości posłów wzbudzała jednoznaczna praca Michała Tuska dla portu lotniczego, jak i dla klientów tego portu OLT. Jako pracownik portu miał pomagać wszystkim przewoźnikom, w tym polskim liniom lotniczym LOT, ale w rzeczywistości tak nie było. Jak w takim razie mamy rozumieć to, że pan pomagał linii lotniczej przez to, że daje znajomym dziennikarzom, żeby, jak to pan określił, przywalili LOT-owi? To znaczy, w którym aspekcie ta pomoc dla LOT-u się tu wyraża? Ten mail to nie jest część mojej pracy dla portu lotniczego Gdańsk. Ten mail to jest element mojej pracy jako jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach umowy o współpracy z OLT Express. Właśnie ten konflikt interesów dziwił posłów Komisji Śledczej. Posłowie dopytywali też o sens zatrudnienia przez OLT Michała Tuska. Z ustaleń komisji wynika, że syn premiera właściwie nie realizował dla spółki lotniczej żadnych zadań, a mimo to pobierał kilka tysięcy złotych miesięcznie. Nie jest w stanie powiedzieć, co on konkretnie miał robić dla tej firmy, bo zwróćcie Państwo uwagę na dwa aspekty. Pan Michał Tusk uchodzi za specjalistę, jeżeli chodzi o działalność lotniczą. Problem polega tylko na tym, że został zatrudniony w firmie OLT nie jako specjalista od działalności lotniczej, tylko miał być tam specjalistą od PR-u. O faktyczną rolę Michała Tuska w OLT pytał poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. Wymiana maili między prezesem portu gdańskiego, samym panem Frankowskim, Marcinem P., wskazywała na to, żeby panowie widzieli w tym szansę pewnego rodzaju parasola ochronnego. Michał Tusk stwierdził podczas przesłuchania, że po wybuchu w 2012 roku afery Amber Gold jego ojciec uznał, że dla tej sprawy nie będzie powołana komisja śledcza. Jednak na wiele pytań posłów świadek nie udzielił jednoznacznych odpowiedzi. Skarżył się Jarosław Krajewski, członek komisji. Pan Michał Tusk nie odpowiedział na pytanie, dlaczego pytał dyrektora zarządzającego linii OLT Express o to, czy przekazać dane zaprzyjaźnionym dziennikarzom, żeby przywalili LOT-owi. Posła Stanisława Piętę zastanawia rola służby w całej aferze. Dlaczego nie ostrzegli premiera przed konsekwencjami współpracy jego syna z OLT Express? Wiedzieli i nie zrobili nic. Znaczy, rozumiem, że pan Michał Tusk był pracownikiem pana Plichty, więc był zobowiązany do tego, żeby działać na rzecz jego interesów, ale pan Donald Tusk mógł zrobić jednak coś wcześniej. Firma OLT Express była sposobem na wyprowadzenie pieniędzy klientów z Amber Gold, dlatego zajmuje się nią komisja śledcza. W wyniku afery Amber Gold pokrzywdzonych zostało niemal 19 tysięcy klientów spółki, którzy stracili prawie 851 milionów złotych. W sumie Marcin P., właściciel OLT Express i Amber Gold, został oskarżony o 4 przestępstwa, a Katarzyna P., jego żona, o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia. Kolejnym świadkiem, którego przesłucha komisja, będzie właśnie Marcin P. Do Polski przyleciał pierwszy z nowych samolotów, który będzie służył do przewozu najważniejszych osób w państwie. Oficjalne powitanie odbyło się na lotnisku wojskowym na Okęciu w Warszawie. Nowe samoloty mają zapewnić bezpieczeństwo i suwerenność, podkreślał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To jest pierwszy
bezpieczny samolot przeznaczony dla tych, których wybrano, którzy pochodzą z wolnych wyborów po to, żeby państwem kierować w sposób bezpieczny. W tych czasach trudnych, w których żyjemy, nie ma rzeczy ważniejszej niż bezpieczeństwo. Czy rosyjskie samoloty gwarantowały bezpieczeństwo kierownictwu państwa polskiego? Minister dodał, że przez lata udawano, że najwyżsi przedstawiciele państwa są bezpieczni w samolotach będących pod zewnętrzną kontrolą. To jest zerwanie z tą straszną tradycją państwa teoretycznego, na sznurek wiązanego. Po tak zwanych przemianach ustrojowych wielokrotnie zapowiadano zakup nowych samolotów. Ciągle coś stało na przeszkodzie, przypomina politolog Tomasz Matras. Pierwsze plany zakupu samolotu dla VIP-ów powstały po 1989 roku. Pierwszy kontrakt miał miejsce już w 1993 roku. Procedurę zakupu w rządzie Beaty Szydło nadzorował od samego początku wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, który był też pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Widziałem, jakie były powody tego dramatu. Widziałem, jak nie funkcjonował 36. specpułk. Wszyscy widzieliśmy, jakie samoloty do dyspozycji miały najważniejsze osoby w państwie i uważałem, że należy to zrobić, że to jest jedno z podstawowych zadań, żeby już nigdy do takich dramatów w Polsce nie dochodziło. Wiceszef resortu podkreślił, że zakup nowych maszyn to nie wszystko. Równocześnie przygotowano pierwszą bazę lotnictwa transportowego, w tym załogi samolotów, obsługę naziemną i niezbędną infrastrukturę. Takie narzędzia są potrzebne. One nie powinny budzić sensacji. To powinno być coś naturalnego. Przez ponad 25 lat takiej normalności nie mieliśmy. Dzisiaj ją przywracamy. To także kwestia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, wskazuje politolog profesor Andrzej Gil. Państwo polskie nie może oszczędzać na tego typu inwestycjach, dlatego że to jest coś, co buduje nasz prestiż, nasz obraz za granicą. Nowy samolot otrzymał imię księcia Józefa Poniatowskiego. Matką chrzestną została aktorka Halina Łabonarska. Maszyna została też poświęcona przez księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Gulfstream G550 to dwusilnikowy samolot dyspozycyjny. Na pokład może zabrać 14 pasażerów. Jest w stanie dolecieć z 8 osobami na pokładzie do Nowego Jorku. Do Polski w najbliższym czasie trafi druga taka sama maszyna. Premier Beata Szydło oczekuje od ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła wyjaśnień, dlaczego pojawił się pomysł pobierania opłat za leczenie w publicznych placówkach zdrowia. I z tego powodu szefowa rządu wstrzymała pracę nad projektem ustawy o działalności leczniczej. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej. Jednym z pomysłów, jaki pojawił się przy okazji tych prac, jest możliwość pobierania opłat od pacjentów za świadczenia, na które w szpitalach skończył się już ryczałt. Takie rozwiązanie miałoby z jednej strony skrócić kolejki, z drugiej strony wesprzeć finansowo szpitale. Część ekspertów uznała, że wprowadzenie możliwości pobierania opłat za świadczenia może rodzić nadużycia. Pomysł Ministerstwa Zdrowia nie podobał się m.in. premier Beacie Szydło. Prezes Rady Ministrów wezwała na dywanik ministra zdrowia i nakazała ponowne przeanalizowanie takich rozwiązań. Do czasu przedstawienia stosownych analiz wstrzymano pracę nad projektem. Wstrzymane dostawy gazu ziemnego z gazociągu jamalskiego do Polski. Powód to zbyt niska jakość błękitnego paliwa dostarczonego z Rosji. Wstrzymanie odbioru gazu w punkcie wzajemnego połączenia na gazociągu jamalskim nastąpiło dziś o godzinie 6:00. Jak podała spółka Gaz System, która jest strategiczną dla polskiej gospodarki, gaz nie spełnia parametrów jakościowych określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji systemu przesyłowego. Teraz do uzupełnienia niedoborów wykorzystuje się zapasy z magazynów. Przerwa w funkcjonowaniu magistrali ma potrwać do 23 czerwca. Gaz, który płynie z Rosji przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec, jest bardzo nawodniony i nie nadaje się do użytku w Polsce. Z tym problemem mogą poradzić sobie Niemcy, którzy posiadają specjalną osuszalnię paliwa. Niewykluczone, że problemy z dostawami mogą mieć kontekst polityczny. Niska jakość gazu uderza bezpośrednio w Polskę. Z problemem radzą sobie Niemcy, gdzie kończy się nitka gazociągu jamalskiego. Podobne problemy pojawiły się przed szczytem NATO w Warszawie. Teraz następują one przed wizytą amerykańskiego prezydenta w Polsce. Donald Trump ma omawiać na szczycie państw Trójmorza między innymi kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym i dostawami błękitnego paliwa z Ameryki Północnej.
35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom opozycji demokratycznej. Wolna Polska może wręczyć te odznaczenia Wam dzięki Waszej walce, mówił prezydent, który przypomniał, że celem opozycjonistów była pełna suwerenność kraju, a nie rozwiązanie połowiczne, jakim był okrągły stół. Wyście nie chcieli żadnego absolutnie kompromisu. Nie godziliście się na kompromis. Dlatego nie byliście wśród tych, którzy popierali wtedy działania związane z okrągłym stołem. Bo uważaliście, że jest to pójście na kompromis z komunistycznym reżimem, z ludźmi tego reżimu. I że jest to rozwiązanie połowiczne. I prawda jest taka, że to było rozwiązanie połowiczne, czego dowiodły i połowicznie wolne wybory w 1989 roku, a przede wszystkim to, że operacja SB pod kryptonimem Ośmiornica, która była prowadzona przeciwko Solidarności Walczącej, przeciwko ludziom Solidarności Walczącej, została zamknięta w lutym 1990 roku. 100 najbardziej utalentowanych sportowców ze wsparciem Polskiej Fundacji Narodowej z inicjatywy ministra sportu Witolda Bańki zainaugurowano dziś program pod hasłem Team 100. Każdy z młodych zawodników będzie otrzymywał 40 tysięcy złotych rocznie. Ministerstwo Sportu po raz kolejny stawia na młodzież. Wielkich sukcesów olimpijskich nie będzie bez wsparcia dla najbardziej utalentowanych zawodników. W trakcie 3 lat do młodych sportowców trafi łącznie 12 milionów złotych. Przede wszystkim to jest program bezpieczny, transparentny, bo środki finansowe trafiają bezpośrednio do tych młodych sportowców, do tych zawodników. Nie są przepuszczane przez ręce działaczy, nie są wydatkowane na cele niezwiązane ze sportem, tylko mamy pewność, że będą przeznaczane dla sportowców. Team 100 to dla sportowców nie tylko możliwość dalszego rozwoju, ale także obowiązek, by godnie reprezentować Polskę, mówiła uczestnicząca w inauguracji programu premier Beata Szydło. To jest też dzisiaj na Państwa ręce złożony wielki obowiązek reprezentowania Rzeczpospolitej Polskiej, godnego reprezentowania, bycia tymi sportowcami, którzy są wzorem dla młodych ludzi, którzy grają fair play. Do godnego reprezentowania Polski sportowcy zobowiązali się przez podpisanie kodeksu etycznego programu Team 100. Ich rola nie ograniczy się tylko do walki o medale. Staną się przede wszystkim ambasadorami polskości, tłumaczy prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz. I oni się zauważyli to, jednoznacznie to wyrażali, że czują, że to jest też ten moment, w którym Polska się pochyla nad ich karierą, indywidualną karierą 100 najlepszych sportowców, z pominięciem wszystkich poprzednich zasad funkcjonowania, kiedy dajemy rocznie dla sportowca 40 tysięcy złotych brutto, to jest 4 miliony rocznie. Celem dla sportowców pozostają Igrzyska Olimpijskie w Tokio. To one zweryfikują, jak młodzi zawodnicy wykorzystali szansę, jaką otworzyło przed nimi Ministerstwo Sportu. Będzie trwał też kolejne lata do kolejnych igrzysk, ale Tokio będzie takim wyznacznikiem tego, czy sobie poradziliśmy z tym, z tą szansą, która została nam dzisiaj dana. To jest szansa, to są duże możliwości i tylko od nas zależy, jakie my możliwości wybierzemy. A wsparcie, jakie otrzymają zawodnicy, pozwoli im myśleć przede wszystkim o karierach. Wielu utalentowanych sportowców łączyło do tej pory pasję z nauką czy nawet pracą, wskazuje redaktor Michał Pol. 40 tysięcy rocznie to jest naprawdę, to są bardzo duże pieniądze, które pozwolą tą karierę kontynuować i skupić się rzeczywiście na sporcie. Gdzie brakuje czy jakiegoś sprzętu, czy na przykład dofinansowania wyjazdu. Inicjatorem programu jest minister sportu Witold Bańka. W jego finansowanie obok Polskiej Fundacji Narodowej aktywnie włączyły się także spółki Skarbu Państwa. Kolejne nieformalne ostrzeżenie pod adresem Polski i Węgier. Włoski minister chce, aby kraje, które nie respektują unijnych zasad, nie otrzymywały środków z Funduszu Spójności. W przyszłym roku rozpoczną się negocjacje dotyczące nowej perspektywy budżetowej dla Unii. I ten moment, zdaniem włoskiego podsekretarza stanu do spraw europejskich Sandro Gozzi, należy wykorzystać, aby uzależnić przyznawanie środków z Funduszy Spójności od poszanowania państwa prawa, fundamentalnych praw i zobowiązań w kwestii imigracji. Włoski minister wyraził przekonanie, że nowy unijny budżet powinien uwzględniać nowe wyzwania. Dotyczą one tego, co zawarte jest w deklaracji rzymskiej z marca tego roku, czyli Europy socjalnej, Europy obrony i bezpieczeństwa, Europy inwestycji, takiej, która daje więcej szans młodzieży. Głos włoskich polityków oskarżających Polskę o łamanie praworządności i w związku z tym konieczność obcięcia Polsce funduszy strukturalnych
no to jest jakiś wielki absurd. Mówi dr Piotr Gawryszczak. Włoskie ostrzeżenie negatywnie ocenia też samorządowiec Marcin Krzyżanowski. To nie pierwszy raz, gdy fundusze europejskie są wykorzystywane jako forma nacisku na Polskę i inne kraje, które no, mają inne zdanie w wielu kwestiach niż ten wiodące zdanie polityków europejskich. Fundusz Spójności jest przeznaczony dla państw członkowskich Unii, których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego dochodu w Unii Europejskiej. Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w ramach Unii. Belgijska prokurator ujawnia, że mężczyzna, który usiłował dokonać wczoraj zamachu w Brukseli, to 36-letni obywatel Maroka. Został on zastrzelony przez żołnierzy. Kolejne fakty potwierdzają, że Belgia nie jest krajem bezpiecznym. Wczoraj na dworcu centralnym w Brukseli pojawił się mężczyzna, który miał przy sobie walizkę wypełnioną butlami z gazem i gwoździami. Walizka wybuchła dwukrotnie. Żołnierze zastrzelili agresora. Mężczyzna w pewnym momencie krzyknął Allah Akbar i rozbił małą walizkę, którą miał ze sobą. Potem ludzie zaczęli uciekać. W tym momencie podszedłem do platformy, aby ostrzec moich kolegów, aby mogli ewakuować stację. Tak wczorajsze wieczorne zajście relacjonuje naoczny świadek, pracownik kolei. Próba zamachu na brukselskim dworcu to kolejny taki przypadek w Europie. Próba zamachu terrorystycznego w Brukseli wpisuje się w ogóle w strategię wszystkich grup terrorystycznych, które działają i mają określone cele. Ponadto pokazuje elastyczność tej taktyki, która jest stosowana. Strategia polega przede wszystkim na zastraszeniu społeczeństwa, wymuszeniu na politykach określonych decyzji, jak również ma na celu wywołanie akcji, które mogłyby w dalszym ciągu motywować terrorystów do dalszych działań przemocowych. Mówi politolog dr Zbigniew Cesarz. Profesor Mieczysław Ryba wskazuje, że Bruksela jest ważnym politycznym ośrodkiem w Europie, dlatego też jest jednym z głównych celów ataków. Ci wszyscy liberałowie starają się mówić, że należy się przyzwyczaić, że z terrorem mieliśmy już do czynienia w przeszłości. I zasadniczo nie ma się czemu dziwić. No ani w przeszłości nikt nie traktował terroru jako czegoś naturalnego, a już szczególnie takiego, gdzie mamy do czynienia z zamachami samobójczymi, a więc niezwykle okrutnymi, jeśli bierzemy pod uwagę sposób tego działania. Kryzys migracyjny i napływ ogromnej rzeszy obcych kulturowo przybyszów przynosi wiele problemów. Wczoraj rano wskutek blokady autostrady przez imigrantów obok Calais zginął polski kierowca. To 52-letni Mirosław I z województwa śląskiego, poinformował Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.